Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał dziś ponad 3,5 miliona złotych kilkudziesięciu jednostkom OSP z powiatów białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego. 5 jednostek OSP w gminie Pniewy w powiecie grójeckim otrzymało dziś promesy na ponad 700 tysięcy złotych. Druhom z Przęsławic przyznano 15 tysięcy złotych. Kupimy sprzęt ochrony osobistej strażaka w postaci hełmów, butów oraz sprzęt do łączności radiowej, radiostacje nasobne. Jeszcze większy zakup czeka strażaków z OSP w Kruszewie. Otrzymali 580 tysięcy złotych na samochód ratowniczo-gaśniczy. Inwestycja za ponad 1 000 000 złotych jest już pewna. Jest jeszcze wkład własny gminy Pniewy, trochę grosza uciułali sami strażacy, natomiast dla OSP Kruszew w przyszłym roku jest stulecie jednostki, także będzie też piękny prezent. Wśród dotacji były środki na młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ci ludzie młodzi tam nabierają szlifów takich organizacyjnych, takich nawet i w życiu bardzo przydatnych. W Grójcu jednostki OSP z 3 powiatów otrzymały dziś 76 promes. Wojewódzki Fundusz już od 30 lat, w tym roku obchodzimy 30-lecie, wspiera Ochotnicze Straże Pożarne. W tym roku kwota, jaką wesprze Wojewódzki Fundusz Ochotnicze Straże Pożarne, przekroczy 20 milionów złotych. Mając wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych, dokładając do tego sprzęt pożarniczy, jest to potężny potencjał w zabezpieczeniu naszego regionu, naszego województwa. W latach 2018-2022 do mazowieckich OSP z funduszu trafiły ponad 134 miliony złotych. Dzięki temu kupiono m.in. 300 nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych.